Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na termometrze ciężko zobaczyć, bo przymarzł z prawej strony, ale jest, jak dobrze widzę, minus 2,5 stopnia. Ozik, jak każdego poranka, wita z radością. Mikuś pewnie gdzieś w stodole. O, jest i Franiu. Ozi już na beli. Dzień jak co dzień zaczyna się pracą, zabawami i przepychankami między psami a kotami. Dokazują, ganiają się, żyją w wielkiej zgodzie, w harmonii, ale jak kot zacznie uciekać, to one dla zasady chociażby, a gonią go. Ale nie każdy dzień zaczyna się tak piękną aurą, ze słonkiem leniwie wstającym i wychylającym się spoza tych oszronionych, delikatnym przymrozkiem drzew. Na trawie również biel z przymrozku. Za chwileczkę, jak słońce podniesie się ciut wyżej, będzie wszystko błyszczało milionem perełek na trawie. Kocham takie poranki, kocham takie jesienne momenty, gdzie delikatny przymrozek spowije wszystko bielą. Słońce wychodzi, niebo jest błękitne, czyściutkie, żadnej skazy na nim nie widać i to powietrze przesycone taką świeżością. No i moje psy, które jak każdego poranka, gdy tylko wyjdziemy, domagają się atencji. Prawda, Mikuś? O, słyszycie, jak one proszą? Mikuś jest już pieskiem starym, przywiezionym jako szczeniaczek, wyrzucony był. Być może przeszedł coś. Ozik również jest od nas, od szczeniaka, zdecydowanie młodszy. No i mimo, że większy, to musi słuchać starszego. Porządek w przyrodzie i w świecie musi być. Młodszy słucha starszego. Godziny mijają. Lekki przymrozek nadal trzyma. Dzień niedzielny jest przepiękny. Słońce nadal świeci, niebo jest bezchmurne. I dzisiaj chciałam Wam zaproponować powrót do przeszłości. Coś, co każdy znał, jadł, miał z tym styczność, ale najprawdopodobniej większość z Was o tym zapomniała. Zapomniała o smaku, który towarzyszył nam przez całe dzieciństwo, każdego tygodnia, niemalże każdego dnia. Bardzo proste, a jakże w tamtych czasach pospolite na naszych stołach. W każdym domu zostaje jakiś stary, niedojedzony kawałek czerstwego pieczywa, bułki, chleba, czy tak jak w tym przypadku, chałki drożdżowej, placka drożdżowego, może być z kruszonką, może być ze śliwkami. Niestety w przewadze takie zeschnięte ciasto dzisiaj, czy chleb, czy pieczywo, ląduje w śmietniku jako już niejadalne. W czasach naszego dzieciństwa, w czasach zamierzchłych poniekąd, nie marnowało się nic, nie mogło być wyrzucone nawet kawałeczek okruszka. Gospodynie umiały to spożytkować z wielką czcią, pieczołowitością i z szacunkiem do tego, co jadaliśmy. Prościutko, już podejrzewam, że większość z Was mówi: ojejciuś, to jest smak mojego dzieciństwa, już chyba wiecie. A kto nie wie, słuchajcie, takie czerstwe pieczywo, które już na nasze podniebienia gdzieś tam razi, na drobne kawałeczki do miseczki, talerza, czegokolwiek. U mnie jadało się to non-stop, podejrzewam, że w wielu domach również, z racji tego, że raz, że szanowało się żywność, nie mogło być zniszczone,
zepsute, wyrzucone, ani kawałka. To był grzech, świętokradztwo, niedopuszczalne w ogóle. Nawet nikt nie myślał, żeby cokolwiek wyrzucić. W kubeczku. Do tego moja mama zawsze dawała rodzynki, jak już oczywiście były kiedyś. Rodzynki były towarem deficytowym i zdobyć je było dosyć ciężko z tego, co ja pamiętam, ale mama zawsze je miała. Gdzieś zdobyła troszkę i one były przetrzymywane. Później właśnie do takiego czerstwego chleba drożdżowego, jakiegokolwiek placka, dodawała po kilka rodzynek. Kilka z racji tego, że ich po prostu nie było. One były rarytasem. Dzisiaj można pozwolić sobie na więcej. Lubię rodzynki. Rodzynki mają dużo witamin, wnoszą w nasze organizmy odrobinę owoca, odrobinę lata, którego o tej porze już zaczynamy pragnąć, łaknąć. Do tego troszeczkę słodyczy. Kwestia, co kto preferuje. Może to być cukier, może to być miód. W moim przypadku jest to zawsze cukier waniliowy, który lubię dodawać do potraw, lubię dodawać do przetworów. Tak samo i tu, niedużo. To ma być tylko podkreślenie smaku, bo pieczywo jest już z reguły troszkę słodzone, więc niedużo, szczypta, co by nie było za słodko, za bogato. I to zalane mlekiem. Mleko prawdziwe od naszej polskiej wiejskiej krowy. Nie mojej, ale sąsiada. Na sąsiedniej wsi mamy to szczęście, że jeszcze są rolnicy, którzy trzymają krowy, doją je. Od wiosny, jak moje się wycielą, dopóki nie wypuszczę na łąkę, mleko poddajam z takiej krowy, nie doję całkowicie, bo doją cielęta i u nas zawsze cielęta były odkarmiane na wymieniu matki. Nie zabieraliśmy wszystkiego mleka, bo takie mleko jest dla niego najlepszym pożywieniem. Są ludzie, którzy przechodzą na sztuczne mleko. Jest ono zastępnikiem naturalnego, ale co natura, to natura. Później, jak krowy już wygonimy, nie poddajam ich, nie mam swojego mleka, więc co? Więc do sąsiada, na sąsiednią wieś mleko mam, twaróg mam masło, mam śmietanę. Bazujemy na tym, co jest albo nasze, albo od naszego rolnika, sąsiada. Zobaczcie, jak to od razu mięknie. Jaki zapach! Zapach dzieciństwa. Przypomina mi się babcia. Tu w tej kuchni rozkład mebli jest niezmieniony od kiedy tylko pamiętam. No wystrój już tak, ale stół stał tutaj. Tu stało krzesło, tu siedziała babcia Kazia zawsze i tu stał talerz z taką leguminką. Wujkowie, bracia mojej babci, babcia, dziadek zawsze mówili leguminka. I pamiętam, to było obowiązkowe śniadanie nasze dzieci w sobotę. Dlaczego w sobotę? Bo w tygodniu chodziliśmy do szkoły i rano mama dała kanapkę do szkoły, żeśmy szli. Ale w szkole czekał na nas kubek mleka prawdziwego, takiego z kożuchem. Oczywiście nie każdy lubił to mleko, nie każdy lubił kożuch, ale z tego co pamiętam, u nas w szkole, tu w naszej wsi, jakby przyszła już długa przerwa, piło się mleko, to była bitwa o ten kożuch, kto dostanie kożuch z mleka. Byli miłośnicy tego kożucha, ale byli też tacy, którzy nie lubili go. Były osoby, które nie piły mleka, bo go nie lubiły, ale to były naprawdę sporadyczne wyjątki. Mleko i produkty pochodzenia zwierzęcego z krów, masło, czy chociażby twarogi jadało się każdego dnia. I takie leguminki, takie resztki zalane mlekiem. Leguminka, no bo jak to inaczej nazwać? Buła zalana mlekiem. Smak dzieciństwa.
po takim obiadku fajnie jest przejść się do lasu albo nad wodę. W moim przypadku nad moją ukochaną Odrę, która teraz jest w korycie. Jeszcze nie tak dawno była powódź, wylała, wszystko wkoło było zalane. Dzisiaj jest w stanie średnim, nie jest ani wysoka, ani niska, normalna, można powiedzieć, taka jak być powinna. I ktoś może powie, ale się dzisiaj wysiliła, ale przepis dała. Tak, wysiliłam się, bo zmusiłam Was, kochani, do powrotu, do wspomnień, do przeszłości, o której zapominamy, a która jest nami. Dopóki mamy przeszłość, pamiętamy o niej, wspominamy, to jesteśmy kimś, coś znaczymy, pamiętamy, wspominamy, wracamy. Jeżeli zapomnimy, to tak naprawdę zatracamy samych siebie, zatracamy to, co piękne, taką cząstkę dziecka w nas. To był powrót do przeszłości. Do przeszłości, kiedy tak naprawdę mieliśmy wszystko. Często w komentarzach czy w SMS-ach od Was już doczytuję się, bo kiedyś było lepiej, kiedyś było przyjemniej. Za komuny czasy były inne, były bardzo ciężkie, ale wtedy, nie mając nic, mieliśmy wszystko. Dzisiaj, mając wszystko, nie mamy nic. Kiedyś wyjście do sklepu niosło za sobą widok cukru, mąki, marmolady i nielicznych produktów. Jeszcze ocet był bardzo pospolity. Tęskniliśmy może za czymś więcej, a może nie, bo po prostu tego nie znaliśmy. To była jakość, to był smak, za którym tęsknimy, o którym marzymy w poszukiwaniach między produktami tego smaku dzieciństwa. Dzisiaj zobaczcie, półki uginają się. Jest tak ogromna różnorodność, że czasami na pewno i Wy tak macie. Idąc do sklepu nie wiecie, co macie wziąć. Ale czy to jest dobre? Niestety nie mamy dobrej żywności. Stąd często porównujemy te czasy, bo przypominają nam się czasy dzieciństwa, gdzie taka właśnie zwykła legumina łączyła ludzi. Łączyła przy jednym stole, łączyła wszystkie rodziny. Człowiek był człowiekiem. Sąsiad mógł odwiedzić sąsiada bez wcześniejszego zaanonsowania się. Dzisiaj spróbujcie wpaść do kogoś bez zapowiedzi. To albo będzie skwaszona mina, albo o Boże, znowu ktoś przyjechał, ja chcę odpocząć. Albo będziecie stać jak ostatni żebrak pod bramą, bo pies lata. Niestety często tak jest. Bramy pozamykane, pozakładane ogrodzenia i takie psiska, że już na sam widok odechciewa nam się wszystkiego. I aby się dostać, dusicie w ten magiczny dzwonek i stoicie pod tą bramą jak taki domokrążca z takim myśleniem, czy wpuszczą nas, czy ktoś jest w domu. Kiedyś to było nie do pomyślenia, wpadało się od po prostu. I w każdym domu szklanka herbaty i jakiś suchar, bo często to były już suche ciasta, się znalazło. Nikt nie marudził, nikt nie narzekał. Strawa bardzo prosta, taka odpospolita, ale jakże smaczna. Dom był otwarty dla każdego, liczył się człowiek i powiedzenie gość w dom to Bóg w dom. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę Adwentu, tak się złożyło. Będziemy palić w kolejne niedziele po jednej z czterech świec i przypomina mi się taki wierszyk, który kiedyś widziałam bodajże na Facebooku o czterech świecach. Jedna świeca
to była miłość. Druga świeca wiara, trzecia świeca pokój i czwarta świeca nadzieja. Wszystkie cztery pięknie się paliły. Któregoś dnia pierwsza świeca gaśnie, miłość zgasła. Pozostałe pytają się, dlaczego zgasłaś? Świeca odpowiada, bo miłość na tym świecie ginie, ludzie się już nie kochają, nie ma uczucia między jednym a drugim, więc po co mam płonąć, jak tego już nie ma? Kolejnego dnia gaśnie wiara. Dwie pozostałe pytają się, dlaczego ty zgasłaś? Po co mam się świecić, jak nie ma już wiary w człowieku, nie ma wiary w dobro, nie ma wiary w to, co istotne. I ta świeca zgasła. Kolejnego dnia gaśnie pokój. Świeca czwarta, ostatnia pyta się, dlaczego i ty zgasłaś? Pokój odpowiada, po co mam się palić, skoro ludzie jeden na drugiego patrzą już wilkiem, nie ma pokoju. Nie ma spokoju, ludzie dążą tylko do waśni, do wojen, do kłótni, więc wolę zgasnąć. Czwarta świeca nadzieja bezustannie się paliła. Trzy poprzednie któregoś razu pytają się, ej nadzieja, dlaczego ty nadal płoniesz? Jak zgasła miłość, zgasła wiara, zgasł już pokój. Dlaczego ty nadal płoniesz, jak nie ma tak naprawdę nic? Czwarta świeca w zadumaniu, w ciszy odpowiada z takim spokojem, bo wiecie co, dopóki ja płonę, to jeszcze wy macie szansę ode mnie również zapłonąć i wskrzesić wszystko na nowo. I kochani, tak kończąc dzisiaj ten film, który dla niektórych może być o zwykłe bablanie, zwykłe jakieś tam baju. Kończąc ten film, życzę wam, aby te trzy świece ponownie zapłonęły, bo niestety one gasną. Niejednokrotnie w wielu domach już zgasły. Życzę wam, aby zapłonęły od tej czwartej pozostałej nadziei, bo nadzieja jest w nas. Póki ona jest w nas, póty mogą płonąć trzy poprzednie. I tego wam bardzo życzę, bo żyjemy w kraju katolickim, w kraju, który ma przepiękną historię, przepiękną przeszłość, w kraju, w którym człowiek zawsze był dla człowieka i w obronie swojego, naprawdę swojego, był poświęcić największą ofiarę, a dzisiaj zapominamy chyba o tym i żywimy się, karmimy się chłampem, świństwem i wszystkim, co najgorsze. My nie możemy być, kochani, śmietnikiem naszej niepamięci, śmietnikiem szajsu napływającego spoza naszych drzwi. My musimy mieć to, co było najlepsze, co było i nadal jeszcze się tli w małych zakamarkach. I tu trzeba, aby te małe zakamarki nie zgasły, żeby ta czwarta świeca nadziei płonęła i zapaliła trzy poprzednie. Tego wam, kochani, życzę. Życzę wam takiego zatrzymania się, powrotów do tego, co dobre, do tego, co naturalne, chociażby do takiej leguminy, która była bardzo zdrowa. Wychowaliśmy się na tym, nie poumieraliśmy z głodu, nie poumieraliśmy na jakieś zatrucia, niestrawności, czy nie wiadomo jeszcze co. Ta zwykła, niepozorna legumina wychowała nas wszystkich na tych, kim dzisiaj właśnie jesteśmy. Ta nasza zwykła, polska, wiejska legumina. Życzę wam wszystkiego, kochani, co najlepsze. Do następnego. Pa, pa.